Mam wrażenie, że jest taka tendencja, że jak jesteś niewierzący albo innej wiary, jakiejś innej według Polaków, w większości przynajmniej, to się nie odzywaj. Ale oni mogą mieć kościoły, oni mogą śpiewać na ulicach, oni mogą zbierać pieniądze nie wiadomo na co. Oni mogą wszystko. Wychodzą z kościoła albo nawet w kościele. Ty, zobacz Bożena, ty! Widziałaś? Mariola se nowy płaszcz kupiła, a wczoraj mówiła, że nie ma pieniędzy. Halina w nowym szalu, Bożena w nowym płaszczu, Mariola kupiła sobie nowe kozaki na przecenie. O tym tam się rozmawia głównie. Siema, dzisiaj dla wielu będzie kontrowersyjnie, ale czy dla mnie? Niekoniecznie. Ponieważ dla mnie kontrowersja jest czymś nadużywanym, w sensie nazewnictwa. A tak by the way, to mam wrażenie, że w Polsce wszystko, albo każdy, kto mówi to, co myśli, jest kontrowersyjny, kontrowersyjne. Zapraszam. I już na samym początku zaznaczam, że w tym odcinku nie mam zamiaru nikomu niczego narzucać, ani nikogo namawiać do moich poglądów. Chciałbym tylko się podzielić pewną obserwacją z wami. Więc jeśli jesteście zainteresowani i nie macie jakichś uprzedzeń, jeśli wasz umysł nie jest w jakiejś takiej ramie prostolinijnej, albo może jest, ale chcecie go poszerzyć, to zapraszam was do tego odcinka. Dlaczego jako bardzo młody człowiek zrezygnowałem w szkole z religii? Otóż powodów jest bardzo wiele i powiem wam szczerze, że myślę, że tak naprawdę bym zrezygnował jeszcze wcześniej. Ale wychowałem się w religijnej rodzinie. Moja babcia była bardzo religijna, a z babcią spędzałem bardzo dużo czasu w swoim bardzo młodym życiu. Młodym życiu? I wiecie, i to było tak, a co babcia powie, Zresztą ja i tak nie byłem za bardzo wylewny religijnie i moja babcia zawsze coś tam... Wiecie, ale mimo to bardzo ją kochałem i w ogóle, więc no tak miała, ona tak się wychowała i ona w to wszystko wierzyła. Natomiast ja od samego urodzenia miałem różnego rodzaju wątpliwości, pytania, które wprowadzały księży i nie tylko w zakłopotanie. No ale skoro ktoś nie potrafi mi odpowiedzieć normalnie na pytanie, tylko wija w bawełnę i sam nie wie tak naprawdę, jaka jest odpowiedź, to what the fuck? I powiedzcie mi, jak młoda osoba, która się urodziła dzisiaj, czy kilka dni temu, ma wiedzieć, czy ona wierzy w świętego Mikołaja, w Bozie, w Elfa, czy w Syrenkę Arielkę? Okej, możecie pomyśleć sobie, że rodzice to wybierają i w ogóle, ale dlaczego? To jest jakby narzucanie temu małemu człowieczkowi jakiegoś poglądu na życie. Moim zdaniem to jest w pewien sposób barbarzyństwo. I nie boję się tego słowa. Dlaczego te małe istotki mają już taką pieczęć na sobie i nie mają decyzyjności w tym wszystkim? Dlatego właśnie, moim zdaniem, takie deklaracje powinny następować, kiedy dana osoba jest pełnoletnia albo przynajmniej jest młodym, ale w miarę świadomym człowiekiem. A nie, że pieczęć na łeb i heja. No, sorry. Dla mnie to jest dziwne i się mega cieszę, że ja byłem na tyle świadomy, że miałem te różne pytania, a nie ślepo za tłumem, tak idzie, tam się pali, to tak tam się pali. Zastanawialiście się nad tym kiedyś? Słuchajcie, kiedyś miałem taką koleżankę, której zapytałem się, słuchaj, bo ty mówisz, że jesteś tak mocno wierząca, a gdybyś się urodziła w rodzinie islamskiej? Nie, ona mówi, to jest niemożliwe, ja na pewno bym wierzyła w Boga i w ogóle. No słuchajcie, to już mi podpadało trochę pod taki fanatyzm i no... sekciarstwo? No bo kurde, ona nie wie jakby było, ale i ona wie jakby było. Wiecie o co chodzi? Nie, ona by wierzyła w Boga. Ja mówię, ale przecież tam byś wierzyła, ale w innego, Allah i w ogóle. Nie. Jezus i w ogóle, bo ja to mam w sercu. Słuchajcie, no to jest dla mnie już takie pewnego rodzaju zaślepienie i w ogóle. I ogólnie miałbym to gdzieś. Ale jak ona mi zaczęła mówić, że ja jeszcze odnajdę Jezusa, że ja dojrzeję, że Jezus zajrzy do mojego serca, że ja go tam wpuszczę... Szachmat, thank you, next bitch. Bo ja nienawidzę czegoś takiego. Ja mam swoje naprawdę określone poglądy, ale jeszcze takie niezamknięte, bo mój umysł jest cały czas otwarty i ja szukam różnych odpowiedzi. A nie, że wiecie, klapki na oczach, ciu, szachmat, blac, nic innego do mnie nie dociera. Ja, szczerze mówiąc, współczuję takim osobom i to nie chodzi tylko o wiarę, ale o różne kwestie życiowe. Naprawdę, mam wielu znajomych, którzy są głęboko wierzący, chodzą do kościoła co niedzielę albo i częściej i wiecie tam Jezu, módlmy się i spoko, nie rozumiem tego. Uważam to za takie i takie, ale te osoby nie narzucają swojej religii czy swoich poglądów życiowych mi.
tak agresywnie. My często rozmawiamy na różne tematy i to są na tyle inteligentne osoby z otwartym umysłem, że potrafimy nawet rozmawiać o moich poglądach, o jakimś UFO i innych rzeczach. I znam też wiele takich osób, które są mega religijne, ale mimo to nie mają jakichś klapek na oczach, że nic innego nie ma w kosmosie, że Bozia i w ogóle. Mm-mm. I to jest super. I to jest super, że ja mogę powiedzieć tym osobom o swoich różnych, dziwacznych dla wielu ludzi poglądach. I to jest naprawdę mega spoko. I cieszę się, że spotkałem takie osoby, które są inteligentne, są dobrymi ludźmi i do tego mają otwarty umysł. Dlaczego tak naprawdę o tym mówię? Jest takie jedno słowo. Hipokryzja. I słuchajcie, jakiś czas temu sprowokowałem pewną sytuację na Instagramie i podziałało. W sumie nie tylko na Instagramie. Wrzuciłem pewien post, który wam teraz pokażę. Nie uważam, żeby on specjalnie był jakoś obraźliwy. I to w Boga to ja dopisałem, bo tam było coś innego, nie pamiętam co, ale no to było dla mnie tak idealne, żeby to wkleić, więc wkleiłem. I z tego narodził się pomysł na ten odcinek i wszystko. I słuchajcie, dostałem bardzo dużo fajnych wiadomości, ale jak domyślacie się, dostałem też wiadomości niefajne. Straciłem followersów, podejrzewałem, że przez ten film stracę też subskrybentów. I nie powiem, że mam to gdzieś, ale cieszę się z tego, że zostaną ci z otwartym umysłem i ci, którzy wiedzą, że ja nie namawiam nikogo z was do mojego poglądu, tylko dzielę się swoją opinią, moim poglądem. No ale wracając do tej hipokryzji. Właśnie, od dziecka pieczęć na łeb, że religia, najczęściej katolicka. I to nie chodzi mi tylko, wiecie, że ja teraz piję do, jakby do chrześcijaństwa i takich innych rzeczy. Chodzi mi o wszystkie religie. Akurat to chrześcijaństwo, no bo jest jego najwięcej w tej Polandii, Cebulandii. Ale chodzi o to, że właśnie od dziecka pieczęć na łeb, kościoły, meczety, batety, jakieś koncerty krzyczą na dworcu. Na przykład w Warszawie często jest taki festyn i tam jakaś laska albo koleś. Jezus, on cierpiał za nas wszystkich! Puść go do serca! Nie zostawiaj go! Szczerze? Wkurwia mnie to. Ale dobra, niech sobie tam krzyczy, niech sobie śpiewa. Ale właśnie, jak tylko ktoś taki jak ja, czyli ateista, agnostyk albo coś jeszcze innego, powie na głos, że nie wierzy w Boga, że dla niego to jest bujda, że to jest dla słabych osób, że to jest bez sensu, że to nie ma sensu, że to jest takie owakie, albo powie po prostu nie wierzę, to od razu jest totalnie atakowany. Albo te osoby fanatycznie wierzące mówią: Jezu, zajrzyj do twojego serca, musisz otworzyć serce na światłość. Słuchajcie, ile razy taksówkarz mi mówił, gdzieś, wiecie, bo ja się gorączkuję z tego, bo to mnie tak denerwuje ta hipokryzja, słuchajcie. Nawet moja mama, która jest wierząca, przyznała mi rację. Nie tylko, że dlatego, że jest moją mamą, tylko ma po prostu otwarty umysł. I jest mądrym, normalnym człowiekiem. No. Ale wiecie, ja jak chodzę po ulicach, czy jeżdżę taksówką, czy pracuję z klientkami, to ja nie mówię do klientki, jak na przykład ona gdzieś tam przez przypadek powie, że jest wierząca, mówię: o nie, nie, nie może pani wierzyć, to jest głupota. Nie, 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 musi pani zmądrzeć, musi pani być bardziej inteligentna, bardziej mieć otwarty umysł i nie wolno pani wierzyć. Zobaczy pani, jak pani przestanie wierzyć w Boga, będzie pani szczęśliwsza. Proszę otworzyć swój umysł, a zamknąć bardziej serce. No to by było głupie. I ja w ogóle nigdy nawet o czymś takim nie pomyślałem. Ale mi się trafiło być na jakiejś usłudze albo jechać taksówką i gdzieś. I przez przypadek w rozmowie wyszło, że no nie jestem religijną osobą i nie jestem w ogóle wierzącą osobą. To zaraz było: ojej, nie, pan jeszcze dojrzeje do wiary. Bóg pana odnajdzie. Pan odnajdzie Boga. Słuchajcie, jak ja słyszę takie pieprzenie, to mi się chce żygać, wymiotować i w ogóle. I ja czasami już tak, wiecie, udaję, że tego nie słyszę, bo mi się po prostu nie chce. Jakoś powstrzymuję to moją budzącą się agresję, bo tego nienawidzę. Dla mnie takie osoby już nie są tak zdrowo, normalnie wierzące, tylko to podchodzi mi już pod sektę. Nie chodzi mi tylko o katolików, ale chodzi też o tych jehowych, omowych, nie wiem, nie znam się za bardzo na tych religiach, nie wiem ile ich jest, a wiem, że jest ich dużo. Już nie mówię o tej, wiecie, Allaha, gdzie tam się zabija za wszystko, ale ja mam w ogóle wrażenie, że niedługo w Polsce też tak będzie. Puścisz bąka i masz grzech, trafisz do piekła. Właśnie, te gadki, że cokolwiek zrobisz, trafisz do piekła od dziecka. Oj, Bóg cię ukaże, Bóg cię ukaże. To jest moim zdaniem psucie psychiki dziecka. Straszna presja. To dziecko cokolwiek zrobi i ma różne myśli w głowie. Myślicie, że ja takich myśli nie miałem? Jak jeszcze kiedyś byłem wierzący niby? Jak babcia czy tam ciocie wierzące mówiły mi: oj, oj, Bóg nie będzie zadowolony, oj, piekiełko się szykuje. Wiecie, to są niby takie żarciki, sryciki, ale młody człowiek, który dorasta, mając w głowie takie rzeczy, się zastanawia, że ojej, może ja robię źle, ojej, trafię do piekła i żyje w takiej presji. To jest dla mnie chore. I czy teraz kogoś namawiam, żeby tak nie robił?
Nie, przedstawiam swój punkt widzenia. Większość młodych ludzi od urodzenia słyszy: musisz iść do kościoła, musisz wierzyć, Jezus, Jezus, otwórz serce, Bóg, 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 zapłać, Bóg, 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 pochwalony, srony. To jest dla mnie bardzo denerwujące. Aż w końcu pewnego dnia, jako młody człowiek, nie wiem ile miałem lat, 14, 15, wróciłem do domu i powiedziałem, że wypisuję się z tego, przepraszam za wyrażenie, syfu. Dlaczego? Dlatego, że zapytałem kiedyś na religii księdza, jak to jest, że naukowo jest udowodnione, że świat powstał tak i tak, a Bóg tutaj w religii, że kilka dni, gdzie jest udowodnione naukowo, że dinozaury były miliony lat przed ludźmi. Ksiądz nie potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie. Powiedział mi, że to się interpretuje. A ja do niego, że mogę interpretować piosenki Dety Górniak, czy śpiewa o zdradzie, o miłości, czy o czymś innym. Cholera jasna, no ja chcę fakty. Ja jestem osobą, którą można nazwać gdzieś tam marzycielem, ale takim realnym, bo ja te wszystkie marzenia spełniam. Mogę gdzieś sobie domniemywać coś i w ogóle, ale nie będę wierzyć w coś, co nie ma jakiegoś dowodu i... I on mi wmawia. Wróciłem do domu, powiedziałem, że koniec. Babcia, sorry, nie będę już udawał, że wierzę w twoje bozie, wszystko. No nie, w ogóle w to nie wierzę. Zero, no po prostu nie. Presja, hipokryzja, narzucanie. Gdzie to jeszcze było spotykane często? W szkole. Nie wiem jak jest teraz, no bo już jestem teraz dorosłym facetem, mam 27 lat, ale jak byłem dzieckiem i chodziłem do szkoły, to było bardzo niewiele osób, jakby no, czy tych dzieci niewierzących albo innych religii. Może może w całej szkole były trzy takie osoby? Wiecie, jak one miały przesrane? Były wyzywane od lesb, od pedałów, od gnoi, od śmierdzieli, od piekieł, od demonów, od pomylonych, od wyrzutków. I mnie też to spotkało, jak wypisałem się z religii. Byłem wytykany palcami i w ogóle jeszcze, jak już w ogóle zacząłem nosić niebieskie włosy, jakieś takie inne rzeczy, to o Jezu, to po prostu możecie sobie tylko wyobrazić. Zresztą, jak chcecie taki odcinek o szkole, o moim gimnazjum, jak to wyglądało, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, a przygotuję taki odcinek. I skoro to były takie zdrowe i wierzące osoby z dobrym sercem, Bóg we mnie, Jezus we mnie, to dlaczego wyzywały innych? I kto im dawał przykład? Moherowe berety spod kościoła? Ja nie mówię, że teraz każda wierząca osoba jest zła, ale jak jeszcze chodziłem do kościoła z babcią, czy tam kiedyś z mamą, chociaż moja mama też zbyt często nie chodziła do kościoła, wierząca wielka, ale chodzi o to, że patrzę na te, wiecie, babki z tymi kalafiorami na głowie. O, tak się modlą do Jezuska! A wychodzą z kościoła, albo nawet w kościele. Ty, zobacz Bożena, ty, ty! Widziałaś? Mariola sobie nowy płaszcz kupiła, a wczoraj mówiła, że nie ma pieniędzy. No, to są katolicy, wiara, módlmy się, jesteśmy braćmi i siostrami. Braćmi i siostrami. Jesteśmy braćmi i siostrami? No to jest takie oszustwo i pomylenie po prostu. Kościoły to często po prostu są jakieś domy, w których odbywa się rewia mody. Halina w nowym szalu, Bożena w nowym płaszczu, Mariola kupiła sobie nowe kozaki na przecenie. O tym tam się rozmawia głównie. No może pomijając te takie babcie, które tak... O, Panie Boże! To coś innego. Wiem, że teraz to brzmi strasznie, ale... Nie mówcie mi, jeśli jesteście osobami wierzącymi, że nie widzicie czegoś takiego w kościołach. Albo co się dzieje, jestem fryzjerem i mam z tym ogromną styczność. Co się dzieje, jeśli chodzi o Komunię Świętą? Kiedyś to po prostu się szło, przyjmowało się Jezusa do serca. Dla mnie to było dziwne, ale okej. A teraz próbne fryzury u fryzjera, słuchajcie, no to jest bal! Taka suknia, taka falbana, to jest uroczystość. Oj, taki prezent jest za tani, nie przychodź, nie. Trochę się rozgadałem, ale wiecie, co chodzi. Mam wrażenie, że jest taka tendencja, że jak jesteś niewierzący albo innej wiary, jakiejś innej według Polaków, w większości przynajmniej, to się nie odzywaj. Ale oni mogą mieć kościoły, oni mogą śpiewać na ulicach, oni mogą zbierać pieniądze nie wiadomo na co. Oni mogą wszystko. Roluję Instagrama, roluję Facebooka. I wszędzie, znaczy może przesadzam, że wszędzie, ale naprawdę często jest jakiś Jezus, spotkanie religijne, jakieś pasterze, jakieś inne rzeczy. I powiem wam szczerze, no wkurza mnie to, no ale no mają prawo, tak? Ale jak ja tylko dam jakiś post, taki jakby antyreligijny albo niereligijny, który wyraża moje poglądy, to mam jakieś, wiecie, te takie buźki wkurzone, wiecie, komentarze. Co się afiszujesz? Noż kurwa mać, a ty się nie afiszujesz? Jezus! Hipokryzja.
powtórzę się do zwymiocio, powtórzę się aż do wymiotów, do zżygania, że niech każdy wierzy w co chce, niech każdy robi co chce, niech każdy spotyka się z kim chce. Nie krzywdź tylko drugiego człowieka i nie narzucaj mu swoich własnych poglądów. Rozmawiajcie o nich, dzielcie się nimi. Dzielcie się! Ale nie narzucajcie sobie. Pamiętaj, nie każdy widzi świat tak, jak ty go widzisz. I jeśli zdasz sobie z tego sprawę, będzie o wiele lepiej. Rozmawiajmy, wymieniajmy się, tylko nie narzucajmy, bo to jest najgorsze, co może być. A jeśli masz ramy, klapki na oczach, idziesz jedną drogą, to rozerwij to. Wierz w tego Boga, czy tam w elfa, czy w Mikołaja, ale nie zamykaj się na wszystko, co jest inne. A jeśli chcesz być tak zamknięta, czy zamknięty i dasz mi unsuba, to dziękuję. Tak, moi drodzy, nagadałem się. Proboszcz, ciaro, ustago. Nie no, żartuję, proboszczem nie będę. Chociaż słuchajcie, kiedyś jak byłem młody, były takie pomysły, żebym szedł na księdza, ale nie. Chociaż lubię robić to. Często to śpiewam, nie dlaczego, i możecie pomyśleć teraz, taki niewierzący, taki antychryst, a to wszystko zna. Słuchajcie, gdybyście przez 17 lat codziennie słuchali, słyszeli coś takiego od babci z telewizji, albo chodzili do kościoła często kiedyś, chociaż może nie za często, albo wasza sąsiadka by to tak puszczała głośno, że słychać to na całym osiedlu, a ja kocham muzykę i łatwo zapamiętuję teksty, no to ja już mam, słuchajcie, remiksy tego. Gdzieś tam w głowie potworzone jako dziecko robiliśmy z moim kuzynostwem. Tak. Dobra, kończę te wywody. Dajcie znać, co sądzicie. Jaki wy macie na to pogląd? Czy jesteście osobami wierzącymi, które są otwarte na innych? Czy zamknięte na innych? Czy atakujecie innych? Czy macie to wszystko po prostu w dupie? Dajcie znać. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.